Romek, jak oceniłbyś formę naszej drużyny w tym roku? No, wszyscy wiemy, że nie jest to idealne, że jest coś do poprawy. No, każdy dzień pracujemy na tym, żeby to było lepsze i mam nadzieję, że już w następnym meczu pokażemy, że możemy tą formę wrócić, którąśmy mieli, punkty, któreśmy zdobywali, przed tym będziemy zdobywać i teraz. Czy głównym zmartwieniem jest mała ilość strzelonych przez nas bramek? Myślę, że nie. To jest największy problem nasz. Myślę, że musimy to poprawić i doprawić mieć i defensywę, i ofensywę. I jak mówiłem, pracujemy na tym wszystkim. W niedzielę zagramy z Zagłębiem Lubin. Czego spodziewacie się po naszym rywalu? No, ja pamiętam ten mecz, któryśmy grali w Zagłębiu, gdzieśmy przegrali 2-0 i myślę, że analizujemy rywala i będziemy mieć pomysł i mam nadzieję, że wygramy ten mecz. Czy kluczem do zwycięstwa może być zatrzymanie Patryka Sysza, który strzelał bramki w trzech ostatnich spotkaniach? Nie patrzymy na jakieś indywiduali, bo wiemy, że Zagłębie jest bardzo nieprzyjemny rywal, nieprzyjemny przeciwnik i my się skupiamy na cały zespół Zagłębia. W ostatnich meczach grałeś w środku pomocy razem z Krzyśkiem Kubicą, który wiosną regularnie występuje w wyjściowej jedenastce. Jako doświadczony zawodnik, jak ocenisz postępy swojego młodszego kolegi z zespołu? No, muszę powiedzieć, że ostatnie dwa mecze, któreśmy grali razem z Kubim, się grało naprawdę fajnie i to jest chłopak, który naprawdę pracuje bardzo mocno i mam nadzieję, że tak będzie kontynuować. W niedzielę w dniu meczu z Zagłębiem będziesz obchodził swoje 32 urodziny. Zwycięstwo będzie najlepszym prezentem? Tak, naprawdę. Już nie świętuję tej urodziny, bo już jak przekroczyłem 30, to już... Ale no tak, no, ale dla mnie zawsze najważniejsze jest wygrać mecz. Nie ma znaczenia, czy mam urodziny albo nie.